No i sprawdzam kadry. Chyba będzie dobrze wyglądał. Miejsce na komputer. A tutaj miejsce na stawianie kart. No, myślę, że będzie ok. Stoliczek w rezultacie urządzony w tenże sposób. Także bardzo fajnie, jeszcze podgrzewacze. A tu mam zeszyt z klątwami. Cały zeszyt z klątwami zapisów rytualnych, który pójdzie do spalenia z tego względu, że energia musi się przetworzyć i przetransformować, a najlepszym przetworzeniem i najlepszą transformacją jest ogień właśnie. Już mam zeszyt na bieżące rytuały, a ten, zaraz Wam powiem od kiedy, ale nie chcę, tutaj zobaczcie. Rytuały, kupę lat, 17 rok, listopad, czyli 2,5 roku. No, 2,5 roku zapisane w zeszycie, pójdzie do ognia. Zobaczymy, jak się będzie paliło. Z auta, bo tam jest, był, nie widać, znaczy kot, ponieważ do weterynarza musimy lecieć. Znaczy przyleciałyśmy, a musimy parę minut poczekać, bo kot coś jęczy, coś go boli. A wiadomo, jak to teraz wszystko się załatwia. Kolejki, nie kolejki, w ogóle. Także czekamy na weterynarza w podlaskich okolicznościach przyrody. Zimno jest w tych podlaskich okolicznościach przyrody, chciałam powiedzieć, też wlazłam do samochodu, bo chociaż w tym samochodzie może troszeczkę wiatru nie. Słońce daje, wiatr jest. Podlaskie klimaty. Ciągle na kłota czekam. Zaraz przyrodę chociaż zobaczę. No. My, auto. Jest jakaś cywilizacja. Coś sobie tam przekombinowałam z aparatem. Zobaczymy, jaka różnica będzie. Zobaczymy. Minęło 15 minut? Jeszcze nie, to jeszcze 5. Na kłocie czekamy. Musiał gdzieś wykręcić, przecież tyłem to będzie ciężko wyjechać. Damy radę jakoś. To są krawężniki. Zobaczymy. A zakupy mam w aucie, to Wam pokażę świąteczne zakupy. Częściowo oczywiście. Ale zawsze świąteczne. Oczywiście nie mamy tych farbek, nie? Czy będzie w biedrze kupić? Nie, ale no to naturalnie my farbujemy w tym roku. Czy farbkami chcesz? A jak ją uzyskam w błękitny? Habry trzeba kupić. W kwarantannie będę latać po sklepach kupować habry, kurkumy, buraczki na pewno i cebulę. Kurkumę mamy. No to żółte mamy, cebulę mamy. No dobra, no. Niebieskie. Niebieskie mam lakier do paznokci. Zobacz, jaki ładny masz z brokatem. Pomalowany jak zwykle, ale zawsze coś tam się dzieje. To jest mój lakier roboczy. Chciałam zauważyć. No jest na moich pazurach. Pozdrawiamy Dorotę Karczewską z ezoterycznej przystani, którą spotkałyśmy przy Archelanie. Jak zwykle. Co roku to samo. Mamy wyczucie autentycznie bardzo duże. Nie wiem, może leć, zobacz. A ja tutaj coś... Przez to kawał drogi jest kobiety, jak mam tam lecieć. A jak ja mam tam stanąć? No to... To nie jest kawał drogi, to jest 3 metry. I co, z kotem będę zasuwać? Z kocem. Z kotem? Tak. W kocu. Jak staniesz przy bramie, to ja do ciebie dojadę. Bo ja tu nie mam jak zaparkować, stoję w bocznej uliczce. A tam jeżdżą jak durne. Dobra. Kończymy, patrzymy, co dalej. O. Nie ma mazurka wielkanocnego, ale będzie wielkanocny Marcinek. No, z tego inne ciasta, ale musi je tutaj przyjść i pomóc rozpakować, co by pokazać. A tylko rozłożyć z papierka. Zaraz muszę się napić. No, trochę tych ciast mamy. Tylko jedną ręką to nie dam rady, bo trzeba nawet nie wiem, co my mamy.
to jest ten kawałek piernika? A, kawałek piernika. Trzeba będzie to spróbować. Możesz tutaj, bo tu jedyny jest rodzaj kadru. O, proszę bardzo. Ciemny piernik. Zobaczymy, jak będzie smakowało. To jest pierwsze ciasto. Patrzymy na drugie. Drugie, trzecie, czwarte. Pani dała radę zapakowując. Drugie jest sernik. Ciemny. Proszę bardzo. Druga sprawa. Trzeci to był chyba co było? Makrowiec. Makrowiec. Cokolwiek to nie znaczy, ale z kremem. I nawet ładnie wygląda. Bardzo. Kolorowy. Poczekaj. O, czekoladka. No. I czwarty. Czekaj, już nie pamiętam. Że brałam. Nie pamiętam, co brałam. Tiramisu? Tiramisu, o, dokładnie. No to takie. A jeszcze popatrzamy, świąteczny falsiaty. Herbata minutka. Będę to wszystko stawiała. Herbata jest o smaku rzesz malinowym. A to o... czarna z miodem. Cytryna namalowana. Witamina C. Tu mamy mięsne rzeczy, ale oprócz tego. Czekajcie, pawełki. Pawełki. Odwokół. Bardzo smaczne. I samo mięso w postaci białej kiełbasy. Taka przywalająca się. Nie, to co tu jest? Nie, no biała kiełbasa. Biała kiełbasa. Tu są pałeczki i skrzydełka i piersi z kurczaka na różne rzeczy do robienia sałatki, nie sałatki. A tu mamy drugą torbę i jeżyki adwokat. Galaretki, znaczy inaczej, kisielki. Jak nie dają obiadów, to kisielki ratują. Mamy przyprawy, kurczak po staropolsku. I curry, curry plus czosnek granulowany. Mamy pieczarki. Jedna została wyżarta przez kota, bo oczywiście 3 sekundy. No żartujesz, już 3 wyżarć? 2 sekundy, przepraszam. Trudno. Naprawdę. I drugie pieczarki. Jeszcze przyprawa do pieczeni. Kurczak po staropolsku. Ćwikła. Ćwikła, ćwikła. Owocowy kubek. Tam. Przyprawa do pieczeni. I pieprz czarny. Plus makaron do sałatki brokułowej, bo ja bardzo lubię. Więc to będziemy robić. Plus jabłka i cytryny. O, cytryny. Cytryny i jabłka. Też do sałatki. No, taki holsiaty. Słodko, ale jeszcze mi przypomniamy, że tam ułożę. Chałwa zakupiona jest. Są różne smaki i będę chciała spróbować też każdej, żeby zobaczyć, jak to typowa. Widzicie? Zagraniczna. Jestem strasznie ciekawa jej. Bardzo, bardzo. No, zaparowałam. Dzisiaj obiadowo pomidorówka
Ja nie przeforsuję, że nie gotuje się zup w małym garnku i podaję na małych miseczkach, że to siorbnę jednym dziurkom od nosa. Tak będzie. Dobra, idę jeść. Kocie przytulaki. Kocie przytulaki następują na ten czas. Z kota zrobić kołnierz. A Maruczuś. A tu biedny Edzie po operacji. Jasne, plus 5 nagle ci się zrobiło. Dobra, daj A. I w czapkę znaczek wpięty, papieros w kącie warg, niedbale uśmiechnięty, obija się obok, nabite parabelum, śpiewamy idąc w krok, 2 metry od burdelu, miła, nie przychodź na wołanie, miła, wojenko moja pani, z nią się kochać chce, gdy w nocy się budzę. Twą postać widzę we śnie, miła, dojrzałe 2 czereśnie weźmiesz z dłoni mej, gdy kiedyś powrócę. Gdyby spotkać ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie, może by inaczej zaszumiał nam las, wydłużony mgłami na bezkresie. Może innych kwiatów wśród zieleni brustwiewy by się w dłonie dreszczem czynne, może by upadły z niedomyślnych ust jakieś inne słowa, jakieś inne. Gdyby spotkać ciebie znowu pierwszy raz, ale w innym sadzie, w innym lesie, może by inaczej zaszumiał nam las, wydłużony mgłami na bezkresie. Z jednej strony mówi, że jest szczęśliwy, bo pewnego rodzaju zadowolenie to u niego stanowczo widać. Ale z drugiej strony, jeżeli by z boku patrzeć, to nie ma co o szczęściu mówić, bo nasze szczęście nie do końca jest jego szczęściem. Znaczy... 4 nad ranem. Nie, tak naprawdę 23. Wróciłyśmy z Biedronki. I pokażę wam, co jeszcze w ostatnich zakupach. Już nie wychodzimy jutro. Dzień pod tytułem niech robią zakupy ci, którzy muszą jeszcze coś zrobić. A my ten, mamy pozałatwiane chyba te najważniejsze rzeczy. Takie kwiaty zakupiłam,
Nie wiem, co to jest, ale zaraz się dowiem. Kwiat kalanchoe w doniczce wielkanocnej. Będę czytała potem o tym. A tu nie mam informacji, no to dupa, Jasiu, karuzela. Bo iż... Nie, poczekajcie. Kwiat kalanchoe też. A tak całkiem inne. No to no, będziemy patrzeć, co to za kwiaty. No ale wielkanocne doniczki są. I holsiaty. Roszponka. Cappuccino. Przechodzi przez ręce Brygidy. Herbatka z owoców leśnych. Jest mój ulubiony. Szantarty. Tak, Brygida będzie odbierać, ja będę holsiaty robić. Rękaw do pieczenia. To nawet dobrze wychodzi. Dwa razy wzięłam ser mozzarella do mojej sałatki, ale muszę odnaleźć drugi. Bułeczki maślane, nie powiem, kto sobie zażyczył. Do sałatki... Nie, to jest kwasek cytrynowy. To czego będzie miał kwasek cytrynowy? Nie wiem, na jakiś wszelki wypadek jest kwasek cytrynowy. Cukier wanilinowy. To też serka. Bita śmietanka mleczna dolina. Do naleśników. Owoce do owoców. Trzeba będzie umyć i zeźreć. Bułka tarta. Tarta sztuk dwie. Ogórek do sałatki. Jeszcze bardziej kolorowy makaron znalazłam do sałatki i ten pójdzie do sałatki. Super, jest śliczny. Trzy pomidory do kanapków. Tak wiem, mówi się kanapek. Madero sos czosnkowy do wszystkiego. Koperkowo-ziołowy bardzo lubię. Do sałatek. Mleka. A jeszcze wyciągnę, żeby się nie zmarnowały do lodówki. Trzeba włożyć pomidorki papryczkowe, które uwielbiam. Będą na rano, po prostu będę wrzeszczeć, krzyczeć. Ktoś sobie zażyczył, że ma ochotę na masło czekoladowe. A oprócz tego dżem truskawkowy Rapsodia do naleśników. Bo w niedzielę naleśniki muszą być. Druga mozzarella się znalazła. A tu nie będę wyciągała. Aha, nie mam jeszcze pomidory suszone do sałatki. I w ogóle do wszystkiego, bo pomidory suszone są superastem. A tu mam tak, kawę tanią, acz dobrą. O poranku. Mleko, cukier, sól i grzańce, słuchajcie. Są trzy rodzaje grzaniec. Jest grzaniec galicyjski. Zaraz dzisiaj pierwszy pójdzie, któryś tam podłoży na stół. Jest grzaniec galicyjski taki. Jeszcze będzie jeden, ale to w następnym torbie. Także przechodzimy do następnej torby. Brygida rozwiązuje. Tu mam swoją rękę. Dobra, holsiat dalej. Chipsy. I chipsy. Pamiętajcie, że to jest do środy. Kropka. Kiełki były takie, nie było rzodkiewkowych. Znaczy to jest chyba rzodkiewkowy. Czy to jest... Z czego to jest? Mieszanka kiełków, fasoli, mąk, soczewicy zielonej, soczewicy brązowej, cieciorki. No właśnie cieciorkę znalazłam. Cieciorkę znam. Kiełki. Serek. Twarożek. Ja na słodko, dziewczyny na słono. Nie wiem dlaczego. Barbarzyństwo. Serek wiejski.
duże opakowanie, jest przepyszne. Do 24. Papryka ostra dla mnie do sałatki. Raz, dwa. Chleb tostowy, ponieważ Brygida robi przepyszne tosty z podwójnym serem. Macie ten tostownik? Dobrze, bo nie widziałam tu go. Aha. Jeszcze z mięso mielone. No to okej. Marchewka, ostatki jakie były w biedrze. Ale to się i tak za przeproszeniem pokroi, zje i nie powiem co dalej, bo będzie smaczne. No i jeszcze właśnie, no mleko jeszcze, a kupiłam dwa Avrile świeczki, bo nie wzięłam ze sobą. I kolejny grzaniec, tym razem miodowy. Ja myślę, że miodowy zostawimy na święta, a dzisiaj uraczymy się grzańcem. No i cukier i mleko. Także takie i koniec wychodzenia do sklepów, jutro po prostu siedzimy i gotujemy.